wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Tak, powróciłam po prawie 2 tygodniach nieobecności. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale w ramach takiej rekompensaty dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który był przez Was dosyć wyszukiwany. Prosiliście mnie o kontynuację serii książkowej, czyli serii przeczytani. Niestety ta seria ostatnio na moim kanale pojawiła się w maju albo w kwietniu, tak czy siak bardzo dawno temu. Przepraszam Was za to, mam nadzieję, że mi wybaczycie i tą nieobecność, i ten długi czas oczekiwania na kolejny odcinek serii przeczytanych. Dzisiaj przychodzę do Was z przeczytanymi tylko i wyłącznie z września oraz tego początku października. Pierwsza książka jest to pierwsza część serii Szeptem. Tą książkę polecało mi naprawdę wiele, wiele osób i w końcu postanowiłam sobie ją wypożyczyć i przeczytać. Ta książka nie jest do końca w moim klimacie, ponieważ tutaj upadłe anioły, jakieś takie trochę rzeczy fantasy. Ja jednak jestem zwolenniczką książek stricte obyczajowych, obyczajówki to po prostu jest to, co ja kocham. Jednak muszę Wam powiedzieć, że w tym filmiku pokażę Wam kilka takich książek, które trochę fantasy, nie w moim klimacie, ale mimo to ta książka naprawdę bardzo mi się spodobała. Jest to trochę takie romansidło, chociaż nie do końca. Romansidło o upadłych aniołach, może określimy to tak. Główną bohaterką tej książki jest Nora, która poznaje tajemniczego i zabójczo piosennego Patcha. Okazuje się jednak, że Patch jest upadłym aniołem, ma różne problemy, jest bardzo tajemniczy, mroczny. No i w tej części poznajemy głównie ich i patrzymy, jak rozkwita ich miłość. W drugiej części, czyli w części crescendo, ich losy się diametralnie odmieniają. Przestają być razem. Nora raz chce z nim być, raz nie, zrywa, potem żałuje, z jednej strony się cieszy, że z nim zrywała, z drugiej strony nie. I po prostu książka jest dla osób, które lubią takie książki, lubią z jednej strony takie trochę banalne historie, ale jest to na pewno miła książka do poczytania na takie właśnie jesienne wieczory. Ja przeczytałam właśnie Szeptem, przeczytałam Crescendo, teraz przede mną następna część, czyli część Szeptem i ostatnia, czyli finale. Ja jestem jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o tą książkę. Ja jestem jak najbardziej nie tak, jeżeli chodzi o tą serię, jednak to nie są do końca moje klimaty. Ja naprawdę obyczajówki to ja bym mogła czytać godzinami. Nieważne kogo obyczajówka, nieważne jaka to jest historia, czy miłosna, czy niemiłosna, czy bardziej psychologiczna. Każda obyczajówka jest po prostu u mnie mile widziana. Jednak takie książki, które są takie fantazy o upadłych aniołach, wampirach, wilkołakach i jakichś innych niestworzonych postaciach, to jednak to nie do końca jest to, co lubię. Mimo to książka jest, ta seria w sumie jest jak najbardziej godna polecenia i na pewno warto na nią zerknąć i ją przeczytać. Kolejna książka, również takiej trochę kategorii fantazy, jest to książka Drżenie mroku. Ta książka jest bardzo podobna do tej serii właśnie Szeptem. Czytając ją widziałam bardzo dużo podobieństw, głównie styl pisania jest bardzo zbliżony do właśnie książek Szeptem. Jeżeli chodzi o tutaj o fabułę, to córka miejscowego pastora tak jakby od nowa zakochuje się w swoim dawnym, dawnym przyjacielu Danielu, jednak okazuje się, że Daniel ma również bardzo mroczną historię, zniknął z miasta na jakiś czas, potem powraca, ona musi go ratować. No, również historia taka trochę banalna, taka trudna, ale ja tutaj na pewno mile spędziłam czas czytając tą książkę. Przeczytałam ją w 2 dni, mimo to, że ja również nie jestem zwolenniczką grubych książek, wolę przeczytać kilka cieńszych niż jedną grubą. I ta książka miała 430 stron, przeczytałam ją w 2 dni, jestem nią naprawdę mile
oczarowana. To jest pierwsza część, druga część nosi tytuł Łaska utracona. Jeżeli dobrze udało mi się rozszyfrować tą czcionkę, bo jest naprawdę trochę dziwna, nie jestem do końca pewna, czy tak tutaj jest napisane, łaska utracona. Tak mi się wydaje. Jeżeli nie, to wam tutaj gdzieś to uzupełnię, jeżeli się pomyliłam, bo jest naprawdę bardzo, bardzo nowym drukiem to napisane i jeszcze takim zawiasami. Sprawdzę i wam to tutaj uzupełnię, ale wydaje mi się, że jest właśnie to łaska utracona. Na pewno sięgnę po następną część. Jest bardzo wciągająca, czytamy ją i w pewnym momencie jesteśmy 50 stron dalej. Nie wiemy, kiedy to się wydarzyło, kiedy my przeczytaliśmy aż taką dużą część książki. Jest naprawdę bardzo, bardzo wciągająca, jedna z bardziej wciągających książek, jakie czytałam. Jest zgoda polecenia, jeżeli ktoś lubi trochę takie książki fantasy, no to na pewno ta książka mu się spodoba. Dalej mamy książkę polskiej autorki, ja jestem zwolenniczką polskich książek, bardzo lubię czytać właśnie powieści polskich autorów. Mamy tutaj książkę, którą może część z was kojarzy, jest to powieść Doroty Terakowskiej, Tam gdzie spadają anioły. Jest to książka, która jest w drugiej klasie gimnazjum często dawana jako lektura z takiej kategorii literatury młodzieżowej. Ja ją przeczytałam z polecenia właśnie mojej polonistki, nie wiem, byłam w bibliotece i zobaczyłam tę książkę i tak, kurczę, skądś kojarzę ten tytuł i sobie właśnie przypomniałam, że moja pani od polskiego polecała tę książkę, żeby sobie ją przeczytać, bo może być lekturą pod koniec drugiej klasy. I tak, na początku byłam jak najbardziej na tak, lecz później doszłam do wniosku, że ta książka jest, ma bardzo duży podtekst religijny, taki duchowy, umysłowy. Ja niestety niezbyt lubię te tematy, nie lubię tematy religii, wiary. To na pewno nie są moje klimaty, jeżeli chodzi o książkę. No, a w ogóle już miałam wrażenie, że pod koniec ta książka będzie miała, nie wiem, jakieś bardzo szczęśliwe albo bardzo wzruszające zakończenie, bo tutaj cała historia opowiada o dziewczynce, która utraciła swojego anioła stróża i musi go odszukać, ponieważ zachorowała na białaczkę i jeżeli go nie odnajdzie, może umrzeć. No i pod koniec, słuchajcie, byłam zdruzgotana faktem, że się tak naprawdę ta historia nie rozwinęła do końca, nie wiadomo do końca, o co chodzi. Resztą nie będę wam tutaj zbytnio opowiadać. Jeżeli lubicie takie książki, lubicie takie tematy, to przeczytajcie. Ja na pewno, gdybym miała jeszcze raz z perspektywy czasu sięgnąć po tą książkę, bym jej nie przeczytała, bo po prostu to nie jest mój klimat. Totalnie. Okej. I ostatnie książki to jest seria książek Jutro. Dosyć popularna. Myślę, że osoby, które są wtajemniczone z jakimiś molami książkowymi, na pewno tę serię kojarzą. Ja mam tutaj w tym momencie przy sobie trzy części i czwartą mam tutaj za sobą. I tak, pierwszą część przeczytałam chyba jeszcze pod koniec sierpnia. Oddałam już pierwszą część koleżance. Tu mam drugą, trzecią i w tym momencie wczoraj zaczęłam czytać czwartą, jestem mniej więcej w połowie. Bardzo lubię te książki. Książka opowiada może od samego początku. Grupa przyjaciół wybiera się na super wyprawę w takie naturalne miejsce, gdzie mało ludzi dotarło. Rozbijają tam obóz, są tam kilka dni, gdy wracają, okazuje się, że ich życie normalne wróciło się do góry nogami. Ich rodziców nie ma, nie ma całego świata, nie ma całego, nie może nie całego świata, całego ich miasta, nie wiadomo gdzie są ich najbliżsi przyjaciele, znajomi. No i rozpoczynają poszukiwania, w końcu dowiadują się, że ich kraj został wzięty pod niewolę, że wszyscy mieszkańcy ich miasta są zamknięci i trzymani gdzieś, gdzie oni się nie mogą dostać i nie mogą się z nimi skontaktować.
Książka ma bardzo dużo opisów. Jeżeli ktoś nie lubi czytać i czytać i czytać tych opisów, to jednak, no to jednak odradzam. Jest tutaj bardzo mało dialogów, dużo opisów. Książka jest pisana w formie pamiętnika. Opisuje go jedna właśnie z dziewczyn, która brała udział właśnie w tej całej wyprawie. Mi się naprawdę bardzo cała seria spodobała, lecz gdy teraz jestem na czwartej części, powoli już czuję takie specjalne naciąganie całej historii, by książka trwała miała nie wiadomo ile, by ta seria się nigdy nie skończyła. Wiem, że tych książek jest 7 plus jeszcze dodatkowo 3 pamiętniki właśnie tej dziewczyny, czyli łącznie 10. No i ta historia się ciągnie, 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 ciągnie i mam wrażenie, że ona się nigdy nie skończy. Już w tej czwartej części opisywane są totalne pierdoły, które moim zdaniem nie są potrzebne. Rozumiem dodawanie jakichś opisów, by książka stała się takim, miała takie smaczki, ale jednak przyciąganie historii w nieskończoność to nie jest to, co lubimy czytać. Na pewno skończę tą czwartą część, na pewno sięgnę po piątą, szóstą i siódmą. Chcę skończyć tą serię. Jest jak najbardziej ok, jednak no już później wiadomo, te opisy i te sztuczne przyciąganie historii jest trochę irytujące. Jeżeli chodzi o to, czy warto taką książkę przeczytać i czy ja ją polecam, to jak najbardziej tak, ale jak wspomniałam, osoby, które lubią czytać opisy, głównie opisy przyrody, miejsc, krajobrazu, to na pewno będą z tych książek zadowolone. Okej, i słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o moich przeczytanych we wrześniu i tutaj okolicach, trochę sierpień, trochę jeszcze zahaczyłam o październik. Mam nadzieję, że filmik okazał się dla kogoś przydatny, ktoś sobie tutaj znalazł jakąś książkę, którą pójdzie teraz do biblioteki lub do księgarni, wypożyczy. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam, do zobaczenia w następnych filmikach i cześć!